Pan Nehemiah 6. Przeczytamy z księgi Nehemiasza, 6 rozdział. Szósty rozdział księgi Nehemiasza. Gdy tedy do Sanbalata, Tobiasza, Geszema, Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrót nie wstawiłem do bram, przysłał do mnie Sanbalat i Geszem takie wezwanie. Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim, w dolinie Ono. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią: wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ja przerwał, aby przybyć do was. Ją przerwał, aby przybyć do was. Wtedy oni po czterykroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Po raz piąty w ten sam sposób przysłał do mnie Sanbalat swojego sługę z listem otwartym w ręku. A było w nim napisane tak. Wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza Geszem to rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur, ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści. A nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jeruzalemie. Jest w Judei król. Otóż wieść o tym niechybnie dotrze do króla, przeto zejdźmy się razem na naradę. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź. Nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mehetabeela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie: pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział te wyroczne o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go. A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak. A przez to popełnił grzech, aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanbalata, a również prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. W tym czasie wysyłało także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a Jehohanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszulama, syna Berechiasza. Omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności, jak również donosili mu moje wypowiedzi. Tobiasz zaś wysyłał listy, ażeby mnie nastraszyć. Myśmy opiewali, odśpiewali miłość Pana Jezusa. Ale miłość samej w sobie tak nie można widzieć, ale następstwa albo skutki działania tej miłości można widzieć.
Chcielibyśmy jeszcze przeczytać jeden wiersz z 5 Mojżeszowej, 33 rozdział. Trzeci wiersz. Zaiste miłuje on lud swój. Wszyscy poświęceni jego są w ręce Twoje. Mojżesz steht am Ende seiner Laufbahn. Mojżesz stoi tutaj na końcu swojej drogi. Er wird vom Heiligen Geist hier Mann Gottes genannt. Jest tutaj nazwany przez Ducha Świętego mężem Bożym. Und die Verse, die dann kommen, sind ein Segen. I te wiersze, które później następują, są błogosławieństwem. Dann sagt er, Gott liebt die Völker, die Stämme Israels. I on mówi tutaj, Bóg miłuje plemiona izraelskie. Sie sind alle in seiner Hand. One są wszystkie w jego ręce. Das heißt, sie bekommen seinen ganz besonderen Schutz. A więc otrzymują przez to szczególną ochronę. Sie lagern zu seinen Füßen. Oni obozują u jego stóp. Sie finden da in der Position im Staub vor Gott ihren Segen. Oni otrzymują w tej pozycji u stóp Bożych błogosławieństwo. Und dann jeder empfängt von seinen Worten. I każdy otrzymuje jakby coś z jego słowa. Die Liebe Gottes ist also auf das Volk insgesamt ausgerichtet. A więc miłość, patrząc całościowo, jest skierowana na lud Boży. Sie führt zum Schutz. Ona prowadzi do ochrony. Und sie führt zur Stärkung des Einzelnen. I również prowadzi do ochrony, do umocnienia pojedynczego wierzącego. Natürlich ist die Liebe Gottes im Neuen Testament auf einer weit höheren Weise offenbart. Naturalnie miłość Boża w Nowym Testamencie jest na jakby dużo wyższym poziomie objawiona. Aber die alttestamentlichen Gläubigen, die mit Gott gingen, in dieser Liebesbeziehung zu Gott. Ale starotestamentowi wierzący, oni szli z Bogiem w tej relacji miłości. Und so ist alle Schrift von Gott eingegeben, auch für uns nütze zu lehren. A całe słowo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki. Das Volk Israel war ja im Unglauben vorangegangen. Lud izraelski postępował, czy chodził w niewierze. Sie haben nicht als Volk die Liebe Gottes genossen. Oni nie zażywali tak rzeczywiście miłości Bożej jako lud Jego. Und Gott musste sie die Gefangenschaft geben. I w końcu Bóg musiał ich dać albo wydać w niewolę. Die 10 Stämme gingen in die assyrische Gefangenschaft. 10 pokoleń znalazło się w niewoli asyryjskiej. Und später auch die 2 Stämme Juda und Benjamin. A następnie później 2 pozostałe pokolenia Judy i Benjamina. Dann gab es eine Rückführung. Ale później nastąpiło to sprowadzenie z powrotem. Ale tylko tych, którzy znaleźli się wcześniej w Babilonie. I widzimy, że tak naprawdę mała część powróciła. Były 3 uprowadzenia i 3 powroty. Ale to sprowadzenie w ogóle było tylko dziełem łaski Bożej. Nehemia ist ein Mann, der als Mundschenk bei dem König in Babel tätig war. Nehemiasz jest postacią, która był tym podczaszem króla na dworze babilońskim. Und Nehemia, das macht Kapitel 1 deutlich, wird besucht von seinem Bruder. I jak nam mówi o tym pierwszy rozdział tej księgi, został odwiedzony przez swojego brata i towarzyszy. Und Nehemia hat nur ein Interesse. Ale Nehemiasz pokazał wtedy tylko to jedno zainteresowanie. Wie geht es dem Volk Gottes? Jak powodzi się ludowi Bożemu? Wie geht es den geliebten des Herrn? Jak powodzi się tym umiłowanym Panu? Und dieser Bruder, der hatte diese lange Reise zurückgemacht von Jerusalem nach Babylon. I ten brat dokonał takiej długiej podróży z Jerozolimy do Babilonu. Dieser Bruder war Hanani. Das war einer, der ähnlich empfand wie Nehemia. Ten brat o imieniu Hanani był przecież takim jak Nehemiasz. Wenn die Herzen die gleiche Ausrichtung haben, dann gehen auch die Füße im gleichen Weg. Bo jeśli serca są jednakowo usposobione, to i później nogi idą wspólnie jednym torem. Ich lese mal aus Kapitel 1, den dritten Vers. Przeczytajmy z pierwszego rozdziału tą sytuację, trzeci wiersz. Da sagt Hanani, die übrig gebliebenen, sie sind in großem Unglück.
Trzeci wiersz mówi Hanani: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mała jest niedogryzna, die Tore verbrannt. Vier Kennzeichen. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A więc znajdujemy cztery cechy tutaj. Unter Esra wurde der Altar der Altstelle wieder aufgebaut. Kiedy czytamy Księgę Esdrasza, to zauważamy, że ołtarz został zbudowany na starym miejscu, który wcześniej był. Schließlich wurde auch der Tempel aufgebaut. I później świątynia w końcu. Aber die Mauer war nicht da. Ale mury jeszcze gotowe nie były. Und auch die Tore waren. I tak samo bramy. Das war unbedingt erforderlich. To było niezbędnie konieczne. Denn so waren sie schutzlos den Feinden ausgesetzt. Ponieważ bez tych rzeczy byli po prostu wystawieni na swoich wrogów zupełnie bez ochrony. Deshalb waren sie im großen Unglück. Dlatego byli też w tym wielkim nieszczęściu. Die Feinde kamen immer wieder und haben sie bedrängt. Bo wrogowie przychodzili wciąż na nowo i uciskali po sie prostu ich. Sie waren in Schmach. Die Feinde haben sich immer wieder lustig über die Israeliten gemacht. Właściwie to wrogowie kpili z nich i drwili z nich właściwie przez to, że mieli taki swobodny dostęp do nich. Und welche Reaktion zeigt jetzt Nehemia? Jaką reakcję tutaj okazuje Nehemiasz? In Vers 4 wird das gesagt, er setzt sich nieder. Ale kiedy Nehemiasz usłyszał to, czytamy w czwartym wierszu tego pierwszego jeszcze rozdziału. Er ist von dem niederschmetternden Bericht erschlagen. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. On był przygnębiony, dotknięty tym, co usłyszał. Er muss erstmal zur Ruhe kommen. On musiał jakby najpierw się uspokoić. Wenn wir heute etwas Negatives aus dem Volk Gottes hören, müssen wir auch zur Ruhe kommen. Jeśli my dowiadujemy się, czy słyszymy coś negatywnego pochodzącego z ludu Bożego, też jak gdyby musimy się uspokoić. Der nächste Punkt, er weinte. Drugi punkt, on zapłakał. Eine echte Trauer war da. Był to prawdziwy smutek. Wenn wir heute den Niedergang im Volk Gottes sehen, jeśli my erfüllt auch trauer unser Herz. Jeśli my widzimy też upadek pośród ludu Bożego, to też jakby powinno to wypełniać serce nasze ten smutek. Dritter Punkt, ich trug Leid tagelang. A trzeci punkt, który znajdujemy tu, tu jest właściwie u nas, smuciłem się przez szereg dni. Das war nicht eine augenblickliche Trauer. A więc to nie było na chwilę. Sondern das hat er tagelang mit sich rumgetragen. Więc widzimy, że to trwało przez szereg dni. Wenn wir Niedergang im Volk Gottes hören und sehen, dann sollten wir auch nicht das schnell vergessen. Jeśli my widzimy też upadek pośród ludu Bożego, to nie powinniśmy sobie tak pobieżnie nad tym przejść i zaraz szybko zapomnieć. Der vierte Punkt, er fastete. I czwarty punkt znajdujemy, poszcząc. Er verzichtete auf das, was ihm an für sich zustand. On zrezygnował tym samym z tego, co stało mu do dyspozycji. Liebe zu Gott wird uns auch dahin führen, auf Dinge zu verzichten. Bo miłość do Boga będzie nas prowadzić do tego, aby też z pewnych rzeczy rezygnować. Und der fünfte Punkt ist, dass er vor Gott betet. I piąty punkt odnajdujemy tutaj w Nehemiasz się modli. Auch die Not wird uns immer wieder ins Gebet treiben. Także cierpienie nas będzie wciąż na nowo skłaniać do modlitwy. Kapitel 2, Vers 1. Drugi rozdział, pierwszy wiersz. Ist er vor dem König? On stoi tam przed królem. Vier Monate hat das gedauert. Cztery miesiące to trwało. Bis diese Begebenheit dann auf ihn zukam und er Möglichkeit hatte, mit dem König zu reden. Aż doszło do tej sytuacji, że Nehemiasz mógł o tym rozmawiać z królem. Und er kann dann sein Anliegen vortragen. On przedłożył swoją prośbę. Und am Ende von Vers 8 heißt es, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. I w końcówce ósmego wiersza tego drugiego rozdziału czytamy ostatnie zdanie, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Der Mann ist in einer Beziehung zu Gott. A więc ten mąż, Nehemiasz, jest w tej społeczności z Bogiem. Ist frei von selbstsüchtigen Motiven. Jest uwolniony od samowolnych motywów. Er ist geprägt durch das Leid, was im Volk Gottes vorherrscht. Jest, jego wyrazem jest cierpienie, które jest obecne pośród ludu Bożego. Aber jetzt kommt die Kühnheit des Glaubens. Ale teraz dochodzi jeszcze odwaga wiary.
Das Vertrauen auf die Güte Gottes. A więc to zaufanie oparte na dobroci Bożej było obecne u Nehemiasza. Jest aus Psalm 147. Psalm 147. Przeczytajmy do tego. 11 wiersz. Da wird gezeigt, wo Gott wohlgefallen hat. Tam jest pokazane, w czym ma Pan upodobanie. Er hat wohlgefallen an denen, die ihn fürchten. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją. Und die auf seine Güte haben. Którzy ufają łasce Jego. Prawda, którzy opierają się, trwają na Jego dobroci. Ein Mann, der mit Gott seinen Weg geht, ist durch diese beiden Dinge gekennzeichnet. Gottesfurcht und Vertrauen in die Güte. Mąż Boży, czy w ogóle człowiek wierzący, który idzie rzeczywiście w swoim życiu z Bogiem, jest scharakteryzowany przez dwie cechy. Ma bojaźń Bożą i ufność do Boga. In Kapitel 6 wracając do Księgi Nehemiasza, w szóstym rozdziale, który przeczytaliśmy, znajdujemy w pierwszych wierszach tych trzech wrogów, którzy się tu pojawiają. Feinde von außen. Byli to wrogowie z zewnątrz. Sie hatten zum Teil verwandtschaftliche Beziehungen zu solchen, die in Jerusalem lebten. Mieli też spokrewnione więzi po części z tymi, którzy w Jerozolimie mieszkali. Und dann werden von allen übrigen Feinden, wird von allen übrigen Feinden noch gesprochen, Vers 1. W pierwszym wierszu jest też mowa również o innych wrogach, czyli tych pozostałych naszych wrogów. Diese drei Feinde waren unterschiedlich. Ci trzej wrogowie byli różni. So ist der Feind auch auf unterschiedliche Art und Weise heute. I to musimy mieć świadomość, że tak samo dzisiaj wróg jest w różnorodny sposób czynny. Aber die Zielsetzung ist letztendlich immer die gleiche. Ale ten cel założony wroga jest koniec końców zawsze ten sam. Uns alle aus der bewussten Beziehung der Liebe zu Gott herauszureißen. Aby nas wyrwać, czy wytrącić po prostu z tej zaufanej relacji społeczności z Bogiem. Diese Feinde erfahren, dass Nehemia die Mauer gebaut hatte. I ci wrogowie dowiadują się, że Nehemiasz buduje mur. Lesen aus Johannes 17. Przeczytajmy do tego jeszcze z Jana 17. Und er hat dann auch von der Feindschaft dem Vater gegenüber. Gdzie Pan Jezus mówi o wrogości wobec Ojca. Er spricht, dass wir zurückgelassen sind und die Feindschaft der Welt erleben. Mówi Pan, że jesteśmy tu pozostawieni i będziemy przeżywać tą wrogość świata. Johannes 17, Vers 11. Jana 17, rozdział 11, wiersz. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Die Mauer, sagt er, hatte ich gebaut. Wracając do Księgi Nehemiasza, ten mur, który ja zbudowałem, jest to być może w pewnym sensie zabawne, albo nie wydaje nam się tak. Auf der einen Seite haben wir doch gesehen, dass er ein Mann Gottes ist. Bo z jednej strony widzieliśmy, że on jest mężem Bożym. Bo jeśli mówi się w takim razie o Bogu, to nie mówi się o, że to ja, o samym sobie. Ale jednak tutaj jest to właściwe, na miejscu. A więc możemy się zapytać, dlaczego Duch Święty tak to formułuje? Myśmy przecież przed momentem widzieli, że Nehemiasz nie był samowolny, bezinteresowny. Er will sich auch hier gar nicht mit dem Werk brüsten. On nie chce się tutaj szczycić żadnym dziełem. Sondern soll nur deutlich gemacht werden. Er sah sich verantwortlich für die Mauer. Ale on tutaj, i to możemy zauważyć, widzi się jako odpowiedzialnego za ten mur. So ist es auch ganz wichtig, dass wir heute unsere Verantwortung sehen im Blick auf die Mauer. Dlatego jest dzisiaj bardzo ważne, abyśmy my widzieli naszą odpowiedzialność w spojrzeniu na ten mur. Wovon spricht die Mauer? A więc o czym mówi nam mur? Die Mauer spricht von Absonderung. Ten mur mówi nam o oddzieleniu. Wir haben uns daran erinnert, dass in 1. Korinther 11 die persönliche Verantwortung im Vordergrund steht. Myśmy się już dowiadywali podczas wykładu, że
W pierwszym liście do Koryntian 11 stoi na pierwszym planie nasza osobista odpowiedzialność. In 1. Korinther 10 ist die gemeinsame Verantwortung. Natomiast w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest ta wspólna nasza odpowiedzialność. Und hier geht es um die gemeinsame Verantwortung innerhalb des Volkes Gottes. A tutaj odnajdujemy w tej księdze tą łączną, zbiorową, wspólną odpowiedzialność pośród ludu Bożego. Dann tragen wir alle eine Verantwortung. I tu, w takim zakresie, my wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Man kann natürlich ganz einfach sagen, ja, die alten Brüder sind dafür zuständig. Ale może ktoś powie, no to najszybciej to są ci starsi bracia za to odpowiedzialni. Ist auch richtig, oder? Jest to prawidłowe? Natürlich ist das richtig. Jest to prawidłowe. Aber wir alle tragen die Verantwortung. Ale my musimy być świadomi, że wszyscy mamy odpowiedzialność. Nicht nur die alten Brüder. Nie tylko sami starsi bracia. Nicht nur die alte Schwestern. Nie tylko starsze siostry, ale wszyscy. Aber es ist natürlich so, dass Personen unterschiedlich groß waren. Oczywiście, że zależnie od osoby różny jest ten zakres odpowiedzialności. Wichtig ist, dass wir unsere Verantwortung erkennen und mit der Hilfe des Herrn auch zu entsprechen suchen. Ważne jest w ogóle, żebyśmy tą odpowiedzialność rozpoznali i z pomocą Pana ją wypełniali. Da keine Lücke mehr da. Tu nie było żadnej luki. Wichtig, ne? W tym murze. Wenn Lücken, ważne. Wenn Lücken da sind, ist die ganze Mauer sinnlos. Bo jeśli są dziury czy wyrwy w tym murze, to cały mur jest bezsensowny. Wenn wir das mit Wasser vergleichen, bo jakbyśmy to porównali z wodą, wenn in einer Staumauer nur ein kleines Loch ist, jeśli w jakimś murze byłaby jedna dziurka, das Wasser entwickelt so eine Gewalt, dass die ganze Mauer stürzt. To za chwilę woda wydrąży taką dziurę, że cały przewróci mur. Das Wort sagt, fangen uns die kleinen Füchse, welche den Beinberg verbergen. Słowo Boże nam mówi, żebyśmy te liski, małe lisy. Słowo Boże w Pieśni nad Pieśniami nam mówi, żebyśmy wyłapali te małe liski, które mogą zrobić wielkie szkody. Es ist wichtig, dass wir auf die kleinen Lücken achten. A więc musimy patrzeć już na te małe powstające dziurki. Nehemia hat darauf geachtet. I Nehemiasz patrzył na to. Er sagte, ich bin vor Gott verantwortlich. On powiedział, jak gdyby wprost, ja jestem przed Bogiem odpowiedzialny. Es geht um das Volk Gottes und um Gott selbst. Chodzi o lud Boży i o samego Boga. Die eine Lücke ist vielleicht mehr verstandesmäßig orientiert. Bo taka jedna luka może jest szybsza do wychwycenia czy do uchwycenia. Die andere Lücke vielleicht mehr gefühlsmäßig. A inna luka może być bardziej uczuciowa. Czy znaczy, jedna luka bardziej reprezentuje nasz rozum na przykład, aha, inna luka nasze uczucie. Jedna luka może reprezentować nasz rozum, a inna z kolei nasze odczucie. Ja wiem, no, alles Kinder Gottes. Ale to wszystko przecież są dzieci Boże. Dementsprechend können wir alle zusammen auch Brot brechen. Bo przecież razem łamiemy chleb, tak? Moglibyśmy przecież wszystkimi łamać chleb. Moglibyśmy teoretycznie ze wszystkimi łamać chleb. No wszyscy są dziećmi Bożymi. Ja wiem, jest tylko to cię zawsze co samo. Ale myśmy się dowiedzieli, że w 1 Koryntian 10 to nam inaczej jest przedstawione. Czy my przez to jesteśmy lepsi niż inni chrześcijanie? Nie, po prostu my chcemy jedynie z miłości do Pana po prostu respektować Jego Słowo. Chcemy być wolni od po prostu własnych myśli. Das, was der Heilige Geist im Wort Gottes niedergelegt hat, in einer demütigen Gesinnung verwirklicht. To po prostu, co nam Słowo Boże zapisało i Duch Święty nam to pozostawił, chcemy w tym uniżonym duchu zachować. Nehemia hatte die Flügel und die Tore damals noch nicht eingesetzt. Jeszcze Nehemiasz wtedy nie wstawił bram i Ende von Vers 1. Wrót do bram, tak. Das war ja auch irgendwo logisch. To było właściwie logiczne. Denn wenn man erst an den Mauerarbeiten ist, dann fängt man noch nicht mit dem Holzarbeit an. Bo jak się najpierw buduje z kamienia czy ten mur, no to nie zaczyna się budowy z drzewa. Und jetzt werden Vers 2 Feinde genannt. I teraz w drugim wierszu są wymienieni ci dwaj wrogowie. Vorher hatten wir drei Feinde, ne? Przed chwilą mieliśmy trzech. Die Feinde sind schon mal unterschiedlich tätig. Bo widzimy, że wrogowie są w różny sposób czynni. Und dann sagen sie, komm und lass uns in einem der Dörfer der Talebene von Bronum miteinander zusammentreffen. I teraz jest to wezwanie, czytamy, Luże, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim w Dolinie Ono. Da
Das war die sechste Attacke, die sie hatten. To już był w sumie szósty atak, którego oni tu dokonywali. In Kapitel 2, Vers 10. W rozdziale drugim, dziesiąty wiersz. Wird von den Feinden gesagt, dass es sie verdroß, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Bo gdy Sambalat, Koronita i Torgasz, sługa Amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. To jest mistwa. To było nieupodobanie, czyli nie podobało im się to. Die erste Art des Widerstands. Był to pierwszy rodzaj sprzeciwu. Kapitel 2, Vers 19 ist Verachtung, die zweite Form des Widerstandes. Kolejną formę sprzeciwu znajdujemy w 19 rozdziale, przepraszam, w wierszu drugiego rozdziału i to tą zgadę tutaj odnajdujemy, a mianowicie gdy się dowiedzieli, drwili z nas i lżyli nas, czytamy. Also wenn einer heute das Wohl des Volkes Gottes sucht, dann muss er damit rechnen, dass er auch das Missfallen der religiösen Welt auf sich zieht. A więc musimy się z tym liczyć, że jeśli dzisiaj ktoś szuka rzeczywiście dobra dla ludu Bożego, będzie nastawiony i musi się z tym liczyć, że będzie wydrwiony i też lżony, nawet ze strony otaczającego religijnego świata. Będzie zgardzony. No nikt ma teologii studiert, nie? Nie trzeba wcale teologii studiować. Nie szkodzi. Jeśli to jest powierzone od Pana, to zadanie to wystarczy. Bo mądrość tego świata jest głupotą dla Boga, głupstwem dla Boga. Trzeci atak mamy w rozdziale trzecim, wiersz 33. Ale mamy tylko jechać od swojego jakieś. Okej. Ich sage das jetzt einfach nur. Da wurde zornig und ärgerten sich sehr. I to już będzie u nas czwarty rozdział, pierwszy wiersz, bo Brat ma 33 wiersz, no ze 4:1, a więc gdy zaś Sambalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. Und später heißt es, die spotteten sogar. I właśnie zaczął drwić z Żydów, czytamy końcówka tego pierwszego wiersza. Später wird von Zorn gesprochen, von Streit gesprochen in Kapitel 4. Jest w rozdziale czwartym dalej później mowa o gniewie, o wzburzeniu i kłótni. Was haben wir gesehen? A więc co widzieliśmy? Der Widerstand von Seiten der Feinde wird immer massiver. Że sprzeciw ze strony wrogów jest coraz bardziej potężniejszy. Aber jetzt kommen wir zu unserem Kapitel. Da ist die Liste. Ale tu w naszym szóstym rozdziale, który przeczytaliśmy, mamy już podstęp. Zuerst kam hier der Teufel als der brüllende Löwe. A więc w tych wcześniejszych rozdziałach, do szóstego, oglądamy szatana, który przychodzi jako ten lew ryczący. Wenn er da keinen Erfolg hat, kommt er ganz schnell als der Engel des Lichts. Jeśli nie znajduje efektu, skutku tego działania, przychodzi następnie jako anioł światłości. Und jetzt sagen die Feinde, ach komm, lass uns doch mal miteinander reden. I teraz przychodzą wrogowie, no chodź, porozmawiajmy. Hört sich doch gut an. To wyglądało dobrze. Brzmiało miło. Brzmiało miło, no. Man kann ja mit jedem reden, nicht, oder? Przecież można z każdym rozmawiać, nieprawdaż? Aber der Feind verändert sich nicht. Ale pamiętajmy, że wróg się nie zmienia. Seine Strategie verändert sich, aber er verändert sich seine Zeit. On może zmienić strategię swojego działania, ale celu swojego działania nie zmienia. Dann sagt die Schrift, sie hat Absichten, aber mir böse zu tun. Ende des Verses 2. Drugiego wiersza, tak. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Der Mann Gottes, der in einer Beziehung zu Gott lebt, durchschaut die Dinge. Po prostu mąż Boży, który rzeczywiście żyje w relacji bliskiej, więzi z Bogiem, on przejrzy te rzeczy. Gott macht ihm das klar. Bóg to mu rozjaśni. Er sendet dann Boten zu den Feinden. Czytamy trzeci wiersz, wyprawiłem przeto do nich posłów. Er sagt, ich führe ein großes Werk aus, kann ich kommen.
taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Das Werk, an das Gott dich um mich bestellt hat, ist immer ein großes Werk. Bo to dzieło, w którym ciebie i mnie Bóg postawił, jest zawsze tym wielkim dziełem. Vielleicht sagst du, ich habe nur einfache Aufgaben. Może powiesz, no ja mam tylko takie jakieś proste, drobne zadanie. Nein, Gottes Wort zeigt, dass ein großer Gott ist, der Aufträge verteilt. Ale nie, Słowo Boże nam pokazuje, że jest to wielki Bóg, który odpowiednio udziela swoich zadań. Und deshalb ist jeder Auftrag, den er gibt, ein großer Auftrag. Dlatego każde zadanie, które on przydziela, jest z tego względu wielkim zadaniem. Das können wir auch ganz getrost der Welt gegenüber zum Ausdruck bringen. Wir haben einen großen Auftrag. I możemy to śmiało przed światem zaświadczyć, że my mamy to wielkie zadanie. Ich kann nicht herabkommen. Ja nie mogę przyjść, powiedział. Das Werk des Herrn darf unsere ganze Zeit in Anspruch nehmen. Ponieważ dzieło Pańskie powinno zajmować cały nasz czas. Er stellt Ihnen sogar eine Frage, warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch herabgebe? Ale potem on zadaje to pytanie. Aha. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Überlegt doch mal selbst. Ich habe ein großes Werk. Zastanówcie się sami. Ja mam wielką pracę. Dann sehen wir die Beharrlichkeit der Feinde in Vers 4. Ale w czwartym wierszu oglądamy tą wytrwałość w tym podejściu tych wrogów do Nehemiasza. Viermal haben die gesandt. Oni cztery razy posyłali. Der Mann Gottes hat Stadtvermögen. Ale mąż Boży stał mocno na swoim stanowisku. Weil er in der Beziehung zu Gott lebt. Ponieważ żył w tej relacji z Bogiem. Józef hatte Stadtvermögen. Również Józef miał takie mocne oparcie w Bogu. Der starke Simson hatte kein Stadtvermögen. Ale nawet ten mocny Samson nie miał takiego mocnego oparcia w Bogu. Jetzt in Vers 5 wird der Widerstand ein wenig anders. Ale teraz, piąty wiersz, pokazuje nam sprzeciw wrogów, den jakby pod innym kątem. Balad startet wieder ein Versuch. Bo sam Balad, czytamy, również podejmuje kolejne próby. Aber diesmal mit einem offenen Brief. Ale teraz robi to już w postaci listu otwartego. Das heißt, jeder konnte ihn lesen. A więc każdy mógł go przeczytać. Und dann ist auch interessant, was darin steht. Jest tam bardzo interesujące, co w nim jest zapisane. Und der Nation wird verlautet, Goshem sagt es, dass ihr, du und die Juden absichtlich euch zu empören. Bo czytamy, wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza Geszem to rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się. Man sagt einfach, ihr wollt euch gegen den König auflehnen. A więc chcecie zbuntować się przeciwko królowi. Deshalb wird die Mauer gebaut. I dlatego ten właśnie mur budujecie. Und das zweite ist, du willst sogar König werden. A nawet ty chcesz zostać królem. Und das dritte, du hast sogar Prophet bestellt. Die dich als König ausrufen sollen. Nawet ustanowiłeś proroków, którzy ciebie mają powołać królem. Das waren ja punkty, nie? To były niesamowite punkty, nieprawda? Welche Unterstellung? Jakież przypisanie złego? Dann wollen sie den Nehemia in Furcht versetzen. Der König selbst wird diese Gerüchte vernehmen. Der König in Babel wird die Gerüchte vernehmen. I to jeszcze wszystko miało zostać doniesione królowi, który ówcześnie był w Babilonie, a łącznie miało to po prostu zastraszyć Nehemiasza. Lass uns zusammen beraten. Chcielibyśmy razem naradzić. Naradzić. Sie wollen unbedingt miteinander sprechen. Oni chcieli koniecznie ze sobą rozmawiać. Welch ein Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ale jakież to dział ma wierzący z niewierzącym? Der Mann Nehemia durchschaut die Sache. Ale mąż Nehemiasz przejrzał tą sprawę. Er sendet nämlich zu den Feinden, es ist nicht geschehen nach diesem Wort. On wysyła tą odpowiedź do swoich wrogów. Tak, te rzeczy nie mają miejsca. Eine ganz kurze Antwort. Er begegnet der Lüge mit der Wahrheit. Krótka odpowiedź, wychodząca prawdą naprzeciw kłamstwa. W ósmym wierszu nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło. Er sagt sogar, du hast das in deinem Herzen einfach erdichtet. Ale nawet dodaje, ale sam to wszystko zmyśliłeś.
Noch einmal, Nehemia war frei von selbstsüchtigen Gedanken. Jeszcze raz podkreślmy to, że Nehemiasz był wolny od własnych myśli. Wenn wir die Liebe des Herrn Jesus genießen, sind wir immer frei von selbstsüchtigen Gedanken. Jeśli my rzeczywiście zażywamy miłości Pana Jezusa, jesteśmy wtedy zawsze wolni od samowolnych myśli i działań. Jetzt beurteilt Nehemia in Vers 9 die Situation. Alle wollten uns in Furcht versetzen. W 9 wierszu ocena Nehemiasz sytuację. Wszyscy oni bowiem straszyli nas. Das ist auch heute die Strategie des Feindes. To jest właśnie dzisiaj ta strategia wroga. Er will, dass wir alle Furcht haben. On chce, żebyśmy wszyscy się bali. Kein Vertrauen in die Güte Gottes. A więc nie mieli tym samym zaufania do dobroci Bożej. Es hat auch sowieso keinen Zweck, das Evangelium zu verkündigen. To nie ma w ogóle sensu, aby tą Ewangelię głosić. Hat auch sowieso keinen Zweck, die Familie nach Gottes Gedanken zu führen. To nie ma w ogóle sensu prowadzić rodzinę według Słowa Bożego. Hat auch keinen Zweck, als Versammlung zusammenzukommen. To nie ma w ogóle sensu, żeby się zgromadzać jako zgromadzenie. So was sagt der Feind. Takie coś te słowa wypowiada. Aber Nehemia weist das entschieden zurück. Ale Nehemiasz zdecydowanie odsuwa to. Er hat den großen Gott erlebt. On doświadczył wielkiego Boga. Und er lebt auch in der Beziehung zu Gott. I on żyje w tej relacji z Bogiem. Deshalb fürchtet er sich nicht. Dlatego nie boi się tutaj. Nehemia sagt, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Das war die Zielsetzung der Vater. On stwierdza tutaj, braknie im sił do dalszej pracy i nie dostanie. Ona wykonana. To był ten zamiar szatana, wroga. Also Nehemia weist das wieder entschieden zurück. A więc zdecydowanie Nehemiasz to ponownie odsuwa. Dieser Mann hat einfach Kraft. On pokazuje tu moc. Der hat Mut, dem Feind zu widerstehen. On ma odwagę, aby przeciwstawić się wrogowi. Jetzt kommt die andere Seite hier. I teraz tu druga strona się pojawia. Da sehen wir den demütigen Mann. Widzimy też tutaj pokornego człowieka. Und nun stärke meine Hände. I teraz, a my nie mamy tego zdania, tutaj muszę to powiedzieć, wir haben den Satz nicht. Jest tutaj pod koniec 9 wiersza, a teraz wzmocnij moje dłonie. Jest twój. A my niestety tego nie mamy w warszawskim, a brat teraz o tym mówi i nie wiedzieli. Teraz więc Boże, wzmocnij moje ręce. Teraz jakbyśmy to mówili, to by nie wiadomo było, o co chodzi, ale tu jest końcówka. Ja powiedziałem, to też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. No, ale tu jest teraz wzmocnij moje dłonie, dosłownie. Prośba. Taka prośba, tak. Mit welch einer Kraft hat Nehemia den Widerstand gesprochen. A więc w jakiej mocy tutaj Nehemiasz staje temu po prostu naprzeciw. Die Liebe zu dem Herrn Jesus war die Triebfeder. A więc możemy powiedzieć dzisiaj, że miłość do Pana Jezusa jest tą pobudką, tym jakby kołem zamachowym działania. Jetzt im Vers 10 jest noch schwieriger. Ale 10 wiersz otwiera nam coś jeszcze trudniejszego. Da wird Schemaja uns vorgestellt. Jest nam przedstawiony Schemajasz. Der hatte sich eingeschlossen. Który się tutaj włączył. Wollte sich wohl ganz Gott hingeben. I jak gdyby wydaje się być oddanym Bogu. Und dieser Schemaja macht Nehemia den Vorschlag, lass uns im Haus Gottes im Innern des Tempels zusammenkommen. I on składa tę propozycję do Nehemiasza, pójdźmy razem do domu Bożego. 10 wiersz. Das war eine gute Sache, nicht? Przecież to wygląda na bardzo dobrą rzecz. Nieprawdaż? Aber Nehemia durfte nicht in den Tempel. Ale Nehemiaszowi nie wolno tak. Er war kein Priester und er war auch kein Levit. On nie był ani kapłanem, ani lewitą. Dann sollten sogar die Türen verschlossen werden. Nawet pisze tutaj 10 wiersz i zamknijmy drzwi przybytku. Wie kann man im Tempel Gottes die Türen verschließen? Jak można w świątyni Bożej zamknąć drzwi? Oder ich formuliere das mal mehr in unserer Zeit. Wie kann man in die Versammlung Gottes zuschließen? Wie kann man als Versammlung zusammenkommen? Albo sformułujmy to, jakby patrząc dzisiaj ówcześnie, jak można zamknąć drzwi zgromadzenia Bożego, które jest jakby otwarte, dostępne. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, persönlich und auch als Versammlung. My mamy być tą światłością świata zarówno osobno, pojedynczo, jak i zgromadzeniowo. Und Schemaja erklärt das auch, denn sie werden kommen und dich ermorden. Bo Schemajasz tutaj jakby uzasadnia ten zamiar, mówiąc, nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. Kann uns jemand ermorden? Czy można nas zamordować?
Żaden nas nie może zamordować. Wir sind doch eingebunden in das Bündel der Lebendigen. 1. Samuel 25 sagt das Abigail zu David. My jesteśmy, powiedział już Abigail do Dawida, jesteśmy włączeni w grono żyjących. Włączeni w grono żywych czy żyjących, powiedziała Abigail do Dawida. Der Jesus sagt zu den Jüngern, ihr braucht keine Angst haben für die, die euch das Leben nehmen wollen. Pan Jezus mówił te też na ziemi będąc, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Fürchtet Gott, der Gewalt hat, die Menschen in die Hölle zu werfen. Nie bójcie się raczej tego, który ma moc wrzucić do piekła, czyli Boga. Ein Christ, der mit Gott geht, braucht keine Menschenfurcht zu haben. Chrześcijanin, który rzeczywiście idzie, żyją z Bogiem, nie musi się w ten sposób lękać. Dann sagt Nehemia in Vers 11, ein Mann wie ich, wie sollte ich fliehen? Ale Nehemiasz w 11. wierszu odpowiada, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Das passt doch gar nicht, ich habe doch hier ein großes Werk. Ja mam tutaj wielkie dzieło. Dann kann ich doch nicht fliehen. Więc jak, w jaki sposób mam uciekać, jak to? Dem Werk würde doch nur Schaden zugefügt werden. Dzieło zostanie wystawione na szkodę. Die Männer werden nicht mehr motiviert sein. Mężowie pracujący nie będą dalej zmotywowani. Die ganze Arbeit am Haus Gottes, an der Mauer Gottes würde zum Stillstand kommen. Po prostu cała praca nad murem będzie zatrzymana. Also, kann ich in den Tempel hineingehen, denn er ist kein Priester. A więc nie może wejść do tej świątyni, nie jest kapłanem, jak powiedzieliśmy. Oder wollte auch nicht. Ale także on nie chciał tam wchodzić. Und wieder wird deutlich, Gott hatte diesen Mann Shemaja nicht gesandt. I 12. wiersz czytamy, odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał. Er sprach Weissagung. Lecz, że wypowiedział te wyrocznie. Offensichtlich hat dieser Mann sogar so formuliert, dass er im Namen Gottes sprach. Bo najwidoczniej Szemajasz to tak wypowiedział do Nehemiasza, że mówił do niego w imieniu Bożym. Aber was stand dahinter? Tobia und Sanballat hatten ihn gedungen. Ale tu okazuje się, że został on przekupiony, jak pisze 12 wiersz, przez Tobiasza i Sanballata. Der Mann war geldlich, wie Judas Iskariot. A więc co nam się tu okazuje? Że Szemajasz lubiał pieniądze, tak jak Judasz Iskariot. Und der Salomo sagt schon mit Geld. Das Geld gewährt alles. Bo już Salomon pisze, że z pieniędzmi da się wszystko. Das war ein Jude hier, dieser Mann. To był Żyd ten człowiek tutaj, Szemajasz. Der Widerstand von innen. Ale ten sprzeciw z wewnątrz, spośród jakby swoich. Wenn wir den Feind von außen haben, dann ist das schon schwierig. Bo jeśli mamy wroga z zewnątrz nas atakującego, to już samo w, to, so, w sobie jest to trudne. Aber wenn dann aus eigenem Reihen noch religiöse Männer aufstehen. Ale jeśli z naszych szeregów, tu z wewnątrz ludu Bożego, powstają źli mężowie, dann wird es ganz gefährlich. To jest to strasznie niebezpieczne. Aber Gott ist seinem Knecht Nehemia zu Hilfe gekommen, er konnte die Dinge durchschauen. Ale Bóg przychodzi tutaj z pomocą Nehemiaszowi, który jest w stanie przejrzeć te rzeczy. Zielsetzung war, Nehemia in Furcht zu setzen. A więc celem było wprawienie w lęk, w strach Nehemiasza. Er sollte sich versündigen, indem er in den Tempel ging. Miał przez to zgrzeszyć właśnie, że wszedł do jednego świątyni. Und die Feinde wollten ein böses Gerücht über ihn heraufbeschwören. Ale wrogowie na skutek tego chcieli później roznieść tą złą wieść o nim. Wir sehen auf deiner Seite, wie die Menschen sprechen. My widzimy z jednej strony, jak ludzie mówią, was tatsächlich in ihrem Herzen ist. A co faktycznie tak naprawdę jest w ich sercach. Aber auch hier hat Nehemia die Prüfung glänzend bestanden. Ale to doświadczenie trudne przeszedł bardzo dobrze tutaj na Niemczech. Haben wir heute auch noch zu prüfen? Czy my dzisiaj jesteśmy też doświadczeni? Natürlich. Naturalnie. 1. Johannes 4, Vers 1. Prüfen die Geister, ob sie aus Gott sind. Czy dzisiaj my mamy też coś do badania, do sprawdzania? Tak samo nas poucza w tym zakresie pierwszy list Jana, 4 rozdział. Badajcie duchy, czy są z Boga. Zen schreiben an Ephesus, 2. Kapitel der Offenbarung. 2. rozdział objawienia, mamy list do Efezu. Da waren Männer aufgetaucht, die sagten, wir sind Apostel. Tam czytamy o mężach, którzy mienili się być apostołami. Waren es nicht. Ale nie byli nimi. Nein, wir müssen prüfen. My mamy to badać, sprawdzać.
Und der Herr wird dann auch die richtigen Ergebnisse geben. A Pan da nam zawsze właściwy wynik tego. In Vers 14 haben wir wieder ein sehr schönes Gebet. Gedenk es, mein Gott. W 14 wierszu odnajdujemy tą piękną modlitwę. Pamiętaj o Boże mój. Wir können von Gott sprechen. My możemy o Bogu mówić. Aber wenn ich sage, mein Gott. Ale jeśli ja powiem, mój Bóg. Dann besitze ich gewissermaßen diesen Gott. To jak gdyby ja tego Boga mam, posiadam. Dann habe ich eine Beziehung zu ihm und lebe darin. To jest wyraz tej więzi mojej z Bogiem i ja w tym żyję. Wir sehen, wie eng dieser Mann mit Gott in Gemeinschaft sein möchte. Tą ścisłą więź życia z Bogiem tu widzimy w postaci Nehemiasza. Was sagt Nehemia seinem Gott? Er stellt die Feinde von außen Gott dar. I Nehemiasz tu mówi, że pozostałych wrogów, którzy chcieli mnie zastraszyć, to jest 14. A również prorokini Maadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. O ich uczynkach pamiętaj. Und dann ist noch eine Prophetin da. I co się tu okazuje, że pojawia się jeszcze tu prorokini. Und dann werden übrige Propheten genannt. I pozostali prorocy. Das waren wahrscheinlich alles Leute, die in Verbindung schon mit Gott waren. Możemy powiedzieć, że w jakimś łączności, powiązaniu, jakby byli ci ludzie z Bogiem. Man kann Christ sein. Bo można być chrześcijaninem, aber nicht in einer inneren Beziehung zu Christus leben. Ale można nie żyć rzeczywiście w tej wewnętrznej więzi z Chrystusem. Diese Noatia war wahrscheinlich die Führerin der anderen Propheten. Nawet można tu prawdopodobnie wywnioskować, że ona była ta prorokini Noatia, taką przewodniczką tych proroków. Und eine Frau ist immer durch Gefühl gesteuert. Bo bardziej tutaj kobieta jest kierowana jednak uczuciami. Und das ist unser Problem auch in der heutigen Zeit. To jest też problem i w naszych czasach. Wenn wir das Gefühl zu sehr in den Vordergrund stellen, kommen wir zu falschen Schlussfolgerungen. Bo jeśli my dzisiaj nasze uczucia postawimy na pierwszy plan, niestety dochodzimy do fałszywych wniosków. Was sagt Epheser 4 uns? Co nam mówi Efezjan 4? Die Wahrheit festhalten in Liebe. Trzymajcie się prawdy w miłości. Die Wahrheit, absolut, was Wahrheit ist, festhalten. Trzymać się absolutnie prawdy. Aber in welcher Art und Weise in Liebe? Ale w miłości. Können wir das lesen? Können wir das lesen? Hier in Vers 15, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Aha, 4,15. Kapitel 4? Ja, 4, Vers 15. 15. Was da können wir nehmen? Na jak jest? Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. A to nie jest kwietło? Sondern die Wahrheit festhalten, trzymając prawdy w miłości. W Polnischen steht, wir sollen aufrichtig sein in der Liebe und zu ihm. Nicht die Wahrheit. Steht. Ja, ja, ja. Aber es ist nicht so weit entfernt. Ja, ja. Er ist die Wahrheit. Ne? Mhm. Auch richtig. Ja, ja, ja. Szczerze, po prostu u nas jest akurat szczerze, prawda, że prawdę, ale jest to blisko z nami. Also die Kernaussage ist, das richtige festhalten und in der richtigen Art und Weise. A więc tą zasadniczą treścią wypowiedzi jest, żeby trzymać to co jest prawdą, we właściwym usposobieniu, we właściwy sposób. Das Richtige ist das, was von Gott kommt, natürlich. To właściwe jest to, co od Boga pochodzi. Und die richtige Art und Weise ist auch das, was von Gott kommt, in Liebe, das ist die Natur Gottes. A to, co jest we właściwym wykonaniu, prawidłowym czynieniu, tak samo pochodzi od Boga. Ty szczery, to nie jest takie złe, bo ja znam takiego znajomego, dodam coś do tego, który mówi, ja jestem szczery, a tak naprawdę jego zamysły są w ogóle odwrotne. Diese Aufrichtigkeit ist auch eine gute Erklärung. Ja,
Tym chlubi, że on jest szczery, a on w ogóle nie jest szczery, bo jest stronniczy. Er hat einen Bekannten, der auch sagt, dass er aufrichtig sei, aber doch die Unwahrheit. Muss man fragen, was das Wort dann ein bisschen bedeutet. Ist er unaufrichtig? Naja, ich denke, ist klar geworden, was die Schrift meint. Die Schrift meint auf der einen Seite beides, was von Gott kommt. Die Wahrheit und auch die Liebe. A więc chodzi o to, żebyśmy trzymali tą prawdę i miłość. A więc to, co jest właściwe, prawidłowe, trzymając i wykonując to po prostu. Aufrichtigkeit haben wir mit den Gedanken, dass wir ehrlich sind, dass innere und äußere in Übereinstimmung mit Gott. Szczerość jest wyrazem tego, co jest wewnątrz nas, również na zewnątrz, aby to było wszystko w zgodności z Bogiem. Und auch hier sehen wir, sie wollen mich in Furcht setzen. Ale tu czytamy, że oni po prostu, końcówka teraz 14 wiersza, którzy chcieli mnie zastraszyć. Also die Propheten mit den übrigen Propheten. A więc Noadia wraz z pozostałymi prorokami. Jakiż to atak. Hier steht ja nicht, es waren die Baalspriester oder Baalspropheten. To nie byli prorocy Baala. Hier steht einfach Prophet. Tu po prostu jest napisane prorocy. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass es anerkannte Propheten nichts oder was. A więc możemy wyjść z tego założenia, że byli to uznani prorocy w Izraelu w tamtejszym czasie. Jetzt machen wir einfach mal so, wir würden das Kapitel nicht zu Ende gelesen haben, würden es auch nicht kennen. Gdybyśmy nie przeczytali tego rozdziału do końca, nie znalibyśmy tego. Załóżmy, że nie czytaliśmy i nie znalibyśmy tego rozdziału. Załóżmy, że nie czytalibyśmy tego rozdziału i nie znaliśmy tego. Hätten wir gesagt, jetzt ist es Schluss. To pewnie teraz powiedzielibyśmy, no teraz to już koniec. So viel Widerstand von außen. Tak wiele sprzeciwu z zewnątrz. Und so viel Widerstand von innen. I tak wiele również sprzeciwu od wewnątrz. Und so viele Propheten sagen das. I nawet tyle proroków. Das Werk des Mauerbaus ganz zu vergessen. A więc to dzieło budowy murów można już w takich okolicznościach zapomnieć. Ich rühre keine Hand mehr. Ja nie führe? Ich rühre keine Hand mehr. Ich mach nichts mehr. Ja już nie robię nic więcej. To wäre vielleicht unsere Reaktion. Taka być może byłaby nasza reakcja na to wszystko. Aber das lesen wir in Vers 15, die Mauer wurde vollendet. Ale czytamy 15 wiersz, mur został wykończony. Wir wissen, dass das Bauwerk ja nicht ganz zerstört war. Więc widzimy, że to dzieło budowy nie było zniszczone. Gewisse Reste waren da, da mussten die aufbauen. Bo pewne resztki jakby tego muru pozostały i teraz je odbudowywano. Ale była to budowa, która na pewno przez długie kilometry była rozciągnięta. Co miało być również tą ochroną przed atakiem wroga. Jak wiele dni to trwało? 52 dni czytamy na końcu 15 wiersza. In ganz kurzer Zeit. A więc krótki czas. Vers 16. Alle unsere Feinde, die es hörten, die fürchteten sich. I co się okazuje w 16 wierszu? A gdy dowiedzieli się o tym, wszyscy nasi wrogowie zlękli się. Was haben wir vorher gelesen? To, co żeśmy wcześniej czytali, Nehemia sollte immer wieder in Furcht gesetzt werden. To Nehemiasz miał się wystraszyć wciąż na nowo. Jetzt genau umgekehrt. A tu oglądamy coś całkiem odwrotnego. Jetzt sieht man die Feinde. To oni teraz się zlękli. Fürchten sich alle Nationen, die rund um sie her waren. Wszyscy zlękli się, wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali. Wenn Gott im Volke Gottes wirkt, wie die Absonderung leben, dann merkt es auch die Welt. Jeśli rzeczywiście lud Boży żyje w odosobnieniu od świata i Bóg działa pośród tego ludu, to jest to zauważalne na zewnątrz przez świat. Wtedy się boją. To jest taka lęk czy boja się przed Bogiem. Sie sanken sehr in ihren Augen. U nas jest bardzo upadli na duchu. Die Menschen haben auf einmal kein Selbstwertgefühl mehr. Bo ludzie często nie mają takiego własnego poczucia. To znaczy tracą w takich momentach poczucie dowartościowane, wartości swojej.
tracą w takich momentach całkowicie poczucie swej wartości. Sie sagen sich, sonst haben wir doch alles geschafft. Teraz widzą, no to przecież oni to wszystko jednak dokonali. Sei es mit Gewalt. Czy to z przemocą. Oder mit List, mit Intelligenz. Albo czy też z podstępem, albo inteligencją. Und jetzt kommen auf einmal so eine Handvoll Leute. Und die können innerhalb kürzester Zeit eine Mauer bauen. I teraz taka grupa nieduża ludzi wykonała jednak tą pracę, tą budowę. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott geschehen war. I zauważmy 16 wiersz, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. Ja, es ist nicht, nicht Nehemiah hat das gebaut, sondern es kommt von Gott. A więc to nie sam Nehemiasz to zbudował, ale to przyszło od Boga. Die Feinde erkennen, das ist ein Werk Gottes. To po prostu wrogowie rozpoznają, że jest to dzieło Boże. Wenn wir noch als Versammlung zusammenkommen, auf der Grundlage des einen Leibes, jeśli my zgromadzamy się jako zgromadzenie na podłożu jedności ciała, dann ist das nur ein Werk Gottes. To jest to tylko dzieło Boże. Und festhalten. Tego musimy się trzymać. Das kann man mit natürlichen Dingen nicht erklären. Tego nie można tak wytłumaczyć naturalnymi sprawami. Der wirkt, der Geist Gottes. Tu działa Duch Boży. Kommt für 17. 17. wiersz. Wieder eine Schwierigkeit. Znowu pewna trudność. Edle von Juda, also das waren Menschen, die besonders begnadigt waren. Ci przedniejsi z Judy, a więc tacy, którzy byli obdarzeni łaską. Die waren sicherlich hochintelligent. Być może byli, czy z pewnością byli wysoko inteligentni. Waren reich. Byli bogaci. Waren rhetorisch sicherlich sehr gut. Potrafili posługiwać się sprawnie słowem. Was macht die? Sie schickten Briefe an Tobia. I oni teraz wysyłają listy, czytamy, do Tobiasza. Und Tobia schrieb fleißig zurück. A Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wer war das denn wieder? Jak to znowu jest? Das war doch einer der Feinde. Przecież to był jeden z wrogów, Tobiasz. Und diese Edlen aus dem Volk Israel haben Kontakt mit dem Feind. I ci przedniejsi, szlachetni z ludu Bożego mieli kontakt. Więź z wrogiem. Wie einsam war Nehemiah. Jakżeż samotny był Nehemiasz. Diese Fähigkeiten, die uns Gott, der Schöpfer und auch der Verherrlichte hergegeben hat, missbrauchen wir ganz schnell. Bo te zdolności, które Pan nam dał, jako też uwielbiony, bardzo szybko potrafimy nadużywać. Da gab es sogar in Vers 18 solche in Juda, die diesem Feind treu geschworen haben. I teraz w 18 wierszu czytamy, wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych. Man verspricht sich treue, wenn man in die Ehe geht. Obiecuje się wierność, jeśli komuś daje się cześć. Małżonkowie obiecują, albo obiecują sobie wierność, wstępując w małżeństwo. Aha, małżonkowie. Małżonkowie obiecują sobie wierność, wstępując w związek małżeński. Und diese Menschen versprechen dem Feind. A ci mężowie obiecują wierność wrogowi. Sie waren natürlich nicht in einer inneren Beziehung zu Gott. Oni po prostu nie byli rzeczywiście w tej wewnętrznej relacji z Bogiem. Aber sie gehörten zum Volk Gottes. Ale należeli do ludu Bożego. Machten trotzdem gemeinsame Sachen mit dem Feind Gottes. A jednak potrafili robić wspólne rzeczy z wrogiem Bożym. Er war sogar ein Schwiegersohn Schikanias. Ale czytamy coś jeszcze ważnego, gdyż był on zięciem Szechaniasza. Verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb des Volkes Gottes nicht. Niestety spokrewnione związki z takimi powiązaniami pośród ludu Bożego. Sind zum Segen. Aber wenn es verwandtschaftliche Beziehungen gibt zu den Feinden, dann ist das immer zum Verderben. Jedna tylko korekta. Normalnie powiązania pokrewieństwa pośród ludu Bożego są błogosławieństwem. Ale tego typu pokrewieństwa czy powiązania z przeciwnikami ludu Bożego nie są błogosławieństwem. Bo tak naprawdę można by powiedzieć, jak to pięknie, że wszyscy jesteśmy razem. 19 wiersz. Sie reden vor mir, also vornehm mir von den guten Taten Tobias. Omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności. Reden wir auch von den guten Taten der Feinde Gottes.
Czy my też omawiamy jakby dobre czyny wrogów Bożych? Przecież to jest samo w sobie sprzeczne. Die Feinde können nie was Gutes tun. Bo przecież wrogowie ludu Bożego i Boga nie mogą nigdy czegoś dobrego jakby czynić. Und diese sogenannten edlen im Volke, die verbinden sich mit den Feinden und sind somit im Widerstand und Widerspruch zu Gott. A jednak widzimy, że ci szlachetni pośród ludu Bożego mieli połączenie z wrogami Bożymi, co po prostu było sprzeczne. Sie hätten ja was Gutes von Gott sagen können. Mogli powiedzieć coś dobrego o Bogu? Mogliby zamiast tego powiedzieć coś dobrego o Bogu. Sie hätten was Gutes von Nehemia sagen können. Mogliby coś powiedzieć dobrego o Nehemiaszu. Von den Bauern sagen können. O tych, którzy budowali. Aber sie relativieren das Böse zum Guten. Ale oni jakby mówią... Spłycają zło. Spłycają zło, nazywając je dobrym? Und sie erzählen sogar alles das, was Nehemia gesagt hat. I opowiadają wszystko to, co powiedział Nehemiasz, to słyszeli od Nehemiasza, donoszą to wrogom. Also gemeinsame Sache mit dem Feind. A więc widzimy tą społeczną, wspólną rzecz z wrogiem. Der Feind wird nicht müde, er versucht weiter neben ihm. A więc widzimy, że wróg nie ustaje i wciąż próbuje teraz i w taki sposób doprowadzić do strachu Nehemiasza. Tak jest również i dzisiaj. Z jednej strony nie mamy... W przyszłości już nie będziemy. W przyszłości, w przyszłości nie będziemy mieć już takiego wroga. Kiedy już będziemy u Chrystusa. Ale so lange wird uns die Feindschaft der Welt und die Feindschaft. Ale tak długo, jak tu jesteśmy, będzie nas ta wrogość świata i wroga atakować. Aber wir haben hier in dem Kapitel gesehen, nicht das Werk des Feindes gelangt, sondern das Werk Gottes gelangt. Ale myśmy tu oglądali w tym rozdziale, że dochodzi do celu nie dzieło szatana, ale dzieło Boże. Ein Mann Gottes stellte sich zur Verfügung. Bo to jeden mąż Boży wystawił się do dyspozycji. Er genoss die Liebesbeziehung zu Gott. On zażywał tej więzi miłości, społeczności z Bogiem. Aus dieser Liebesbeziehung schöpfte er Kraft und Mut. I z tej więzi relacji z Bogiem czerpał on tą siłę i odwagę. Und Gott gab ihm jede Gnade. I Bóg dał mu wszelką łaskę. Damit dieses gewaltige Werk zum Abschluss kommen konnte. Aby to potężne dzieło można było doprowadzić do końca. Von einem aufrichtigen Knecht Gottes kam ein großer Segen auf das ganze Volk. Tak naprawdę od jednego szczerego sługi Bożego rozprzestrzeniało się błogosławieństwo na cały Boży lud. Und nach den Gedanken Gottes sollst du und ich sein Knecht sein. I według myśli Bożej powinniśmy być ty i ja takimi sługami. Gottes Wort gibt uns keine Illusion. Bo Słowo Boże nie daje nam żadnych iluzji. Sondern zeigt uns die Realität. Lecz pokazuje nam realia. Aber zeigt uns auch, dass Gott überall wirklich steht und sein Volk segnet. Ale pokazuje też, że Bóg zawsze stoi z pomocą do dyspozycji, aby błogosławić swój lud. Wenn wir in der Beziehung zu Gott leben, wie wir das im Lied zum Ausdruck gebracht haben, dann wird Segen die Folge sein. Jeśli rzeczywiście żyjemy w relacji i więzi z Bogiem, śpiewaliśmy w tej pieśni przed tą godziną, to będzie to błogosławieństwo. Unsere aller Herzen werden i nasze wszystkie serca będą prawdziwie szczęśliwe.